Oglądajcie Ring of Honor. Od 9 lat w każdym odcinku mówię te słowa i teraz przychodzi moment, gdy będzie można te słowa wypowiadać jeszcze wyraźniej. W ostatnim odcinku tygodniówki dynamitowego AEW właściciel federacji Tony Khan ogłosił oficjalnie, iż zakupił on federację Ring of Honor Wrestling, stając się tym samym jej nowym właścicielem. A z oficjalnej informacji prasowej możemy wyczytać, że transakcja objęła w zasadzie wszystkie aspekty marki ROH, czyli między innymi biblioteka wideo, aktywa marki czy własność intelektualna. A co jest ważne dla fanów ROH, Tony Khan w tym oświadczeniu zapewnia, iż gale pod szyldem Ring of Honor będą kontynuowane, a ten nowy start już niedługo, bo 1 kwietnia czeka nas Supercard of Honor, a 10 kwietnia nagrywamy tapingi telewizyjne. A zatem pewien rozdział się zamyka. Kończymy dział pod tytułem Sinclair Broadcast Group. No i to od tego w zasadzie należy zacząć. 11 lat Ring of Honor było pod własnością spółki Sinclair. No 10,5, tak mówiąc dokładnie. Czy był to rozwój? No tak. A czy ten rozwój mógł być lepszy? Zdecydowanie tak. ROH pod opieką Sinclaira miało finanse na utrzymanie się oraz oczywiście, żeby w TV ich tygodniówki leciały, natomiast była to określona kwota, która dawała tyle, żeby nie upadli, ale też nie za bardzo dawała możliwości takiego rozwoju, na jaki można by liczyć przy tej spółce. No bo w przypadku Sinclaira wygląda to w ten sposób, że oni mają pod sobą kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych rzeczy, a Ring of Honor jest, czy też może raczej było, jedną z tych rzeczy. Dlatego też właśnie w tym okresie ponad 10 lat, kiedy ROH zaliczyło ten rozwój w tym sensie, że doszedł porządny stage, doszedł Titantron, rozszerzała się lista miejsc, w których tworzyli eventy, gale w Wielkiej Brytanii po prawie dekadzie przerwy, nazwiska, które nie są tanie na liście płac, chociażby AJ Styles czy Young Bucksi. Do tego wszystkiego ROH rozwinęło się w dużej mierze samo. No a patrząc na ostatni okres, gdzie w dużej mierze wpływ na sytuację miał koronawirus i do tego nierzadkie głosy niezadowolenia z bookingu w wykonaniu Deliriusa, moim zdaniem fakt nabycia ROH przez pana Tonego należy, z punktu widzenia pana ROH, należy rozpatrywać pozytywnie. Dla mnie osobiście ta sytuacja jest taka, powiedzmy, że ma to taki słodko-gorzki smak. Może od razu też powiem, że w przeważającej części słodki. Ale zacznę najpierw od tego drugiego smaku. Ring of Honor regularnie oglądam już 12 lat. No i bywało to raz lepiej, raz gorzej, przeważnie jednak bardziej na plus. No i cofam się teraz te 2 lata wstecz, pierwszy kwartał 2020 roku. Raptem te 2 lata temu, jakże odmienna była cała ta sytuacja w Ring of Honor. Ustanowienie Martiego Skorla w pozycji bookera było jednym z tych ważniejszych kroków, które prognozowały odświeżenie i polepszenie marki Ring of Honor. No i pierwsze gale pod pieczą Martiego zresztą wyraźnie to pokazywały. Dodajmy też oczywiście do tego, że w lipcu 2020 roku ROH miało startować z tygodniówkami na żywo już. No więc mielibyśmy dzisiaj nie ROH wchłonięte przez AEW, a moim zdaniem ROH jako równy rywal dla AEW w tym wrestlingowym biznesie. No ale przyszedł koronawirus, niedługo później Marty odfrunął z racji speaking out, no i świzdu gwizdu plany poszły w 2 lata w przód i oto jesteśmy dzisiaj w takim miejscu. No więc pod tym względem może jest to dla mnie trochę gorzkie, ale i zaznaczam jeszcze raz w mniejszej części, bo większa część to jednak smak słodki. Trzeba się odnaleźć w tej rzeczywistości, w której obecnie się znajdujemy. Kilkanaście odcinków temu mówiłem o 2 aspektach, które moim zdaniem wpłynęły na to, że ROH ma teraz tą pauzę, czyli po pierwsze koronawirus, po drugie zarząd ROH w postaci headbookera Deliriusa oraz COO Joe Coffa. No i mam głęboką nadzieję, że ten nowy rozdział jest tym nowym rozdziałem, który rzeczywiście przysłuży się ROH znacznie bardziej niż gdyby tego zakupu federacji nie było wcale.
Ponieważ wiemy, że gdyby nic się nie zmieniło, ROH byłoby sobie malutką organizacją z wciąż tym samym bookerem i wciąż tym samym COO, co do których, jeszcze raz, nie jeden fan ROH ma negatywną opinię odnośnie prowadzenia tego ROH-owego biznesu. No więc trzeba się zapewne liczyć z tym, że produkt ROH będzie teraz co najmniej trochę odbiegał od tego, co znaliśmy do tej pory. Ja osobiście spodziewam się, że ROH będzie taką jakby rozwojówką dla AEW. Oczywiście będziemy zapewne oglądać te nazwiska, które my, fani ROH, znamy z tego naszego podwórka, plus ci, którzy jeszcze nie łapią się na to główne AEW i plus zapewne ci bardziej uznani w hierarchii i rosteru ROH, ci wrestlerzy, którzy czasem pewnie gościnnie zawitają. No i jeszcze jedna rzecz. Ważnym aspektem, który powoduje, że określam to mianem słodkiego w przeważającej części smaku, jest też to, że ROH zostało zakupione przez Tonego Khana, a nie Vince'a McMahona. Bo jeszcze raz to powiem. Trzeba się odnaleźć w rzeczywistości, w której obecnie się znajdujemy i dlatego też uważam, że ROH dla siebie i dla swojej historii wylądowało dość dobrze. No i teraz może będzie przeze mnie przemawiać naiwność, ale ja wierzę, że przy tym, a nie przy tamtym szefie pokrycie w rzeczywistości będzie miało ta gadka o szanowaniu historii ROH. W AEW jest pełno wrestlerów, którzy mają w swoim CV doświadczenie z Ring of Honor i myślę, że znacząca większość, jeżeli nawet nie wszyscy z nich, mają te wspomnienia pozytywne. No i dlatego też, chociaż ROH pewnie będzie tą doczepką dla AEW, tak jednak trzymam kciuki i wierzę, że w swojej zmodernizowanej formie będzie się prezentować godnie i przyzwoicie, co ostatecznie ma nam dać produkt, który warto będzie obserwować regularnie, no i tym samym zachęcać do tego, by przesyłać dalej do fanów wrestlingu przekaz o następującej treści. Oglądajcie Ring of Honor!